Każdy chce być ładny, atrakcyjny, młodo wyglądający, świeżo. No ale jak wyglądamy, to jest jakby efektem połączenia tego, że co jemy i ile śpimy. Jeżeli dobrze będziemy jedli i będziemy spali wystarczającą ilość godzin, adekwatną do naszego wysiłku, do naszego obciążenia psychicznego, to będziemy wyglądali świeżo. Natomiast im będziemy więcej pracowali i będziemy gorzej jedli, mniej spali, no to nas zaprowadzi do tego, że w wieku, nie wiem, 50 lat będziemy wyglądać jak starzec z opadniętą twarzą i nie będzie fajnie. Ja wam powiem, że niekiedy widuję kobiety, które mają, nie wiem, z 44-45 lat, a wyglądają fatalnie, nie? Więc nie wiem, czy to jest kwestia tego, że walą wódę, albo że źle się odżywiają, albo że nie śpią. No ale generalnie trzeba próbować, no, dbać o siebie, bo naprawdę można się zapędzić szybko w kozi róg. Ja mam nadzieję, że jeszcze ogarnę się przed 40 i że uda mi się jakby ten mój cel życiowy zrealizować i pozbędę się tego nadmiaru tłuszczu,